Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tutaj prosto z Sulejówka, gdzie powstaje drugi tunel kolejowy obok stacji kolejowej Sulejówek Miłosna. I w tym miejscu nowy tunel jest już całkiem ładnie zarysowany. Trwa aktualnie wykop podstropowy, podobnie jak w Teresinie w filmie, który się pojawił kilka dni temu. No i niedługo ponownie będzie jednotor. SKM-ki znikną z tej całej stacji i będą dojeżdżać tylko i wyłącznie do Rembertowa. To wszystko ostatni raz, bo przynajmniej w tym miejscu to będzie ostatni. Jednotor. A jak to wszystko dokładnie wygląda, zobaczycie w dzisiejszym filmie, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No i na wstępie oczywiście powiem Wam, o co chodzi właściwie, jeżeli chodzi o całą budowę tego drugiego tunelu. Budowa drugiego tunelu w Sulejówku polega na tym, żeby budować jedną jezdnię, która będzie prowadzona pod torami kolejowymi, oczywiście z możliwością w przyszłości rozbudowy do 4 torów na górze. Co ważne, jedna jezdnia będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku oraz będzie mieć część pieszą i rowerową. Po jednej i po drugiej stronie będą też schody wraz z windami, aby można było wyjść, natomiast samy układ drogowy na górze się całkowicie zmieni. Nie będzie ronda Jana Pawła II, będą tylko i wyłącznie skrzyżowania, przelot będzie tylko i wyłącznie, jak widzicie, na wprost, czyli nie będzie po prostu przejazdów i skrętów, tak jak to miało miejsce wcześniej, nie będzie bezpośrednich skrzyżowań po prostu za samym wyjazdem z tunelu i nie będzie w tym miejscu przejazdu kolejowego. Przejazd kolejowy w tym miejscu został zamknięty na cały czas budowy, no i jak widzicie, w tym miejscu go nie ma. Przejazd będzie ulicą Przejazd i Krasińskiego. Ulica Dworcowa i Dzielna połączą się ze sobą w nowym skrzyżowaniu, natomiast ulica Komendantów II Wojny Światowej jest dociągnięta do ulicy Staszica. Sama ulica Staszica i ulica Rajmonta nie będą miały teraz połączenia bezpośredniego w starym przebiegu z ulicą Krasińskiego, tam gdzie będzie wylot z tunelu. Będzie połączenie zrealizowane w nowy sposób poprzez budowę nowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Krasińskiego, Głowackiego oraz oczywiście na skrzyżowaniu ulicy Rajmonta. W przyszłości dalej droga będzie pociągnięta w stronę północną, tak aby połączyć się dalej z pozostałymi inwestycjami, czy też drogą bezpośrednio do Wołomina. To oczywiście daleko idące plany, niemniej one są w tym miejscu zaplanowane, a rondo tutaj jest już powoli, przynajmniej po części budowane przez skwer pamięci, ale w taki sposób, aby go poszanować, jeżeli chodzi o elementy, które tam cały czas pozostają. Także tak mniej więcej wygląda w skrócie cała ta inwestycja, jeżeli chodzi o plany. A jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o całą inwestycję? No, to może do tego przejdźmy w sumie. Jak widzicie, cały plac budowy w tym miejscu całkowicie wygrodzony, no i oczywiście nie ma żadnym miejscu zupełnie możliwości, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przejścia czy przejazdy. Oczywiście plac budowy jest zamknięty i tu nie ma jak wejść, zresztą jak widzicie z góry z autoplaka faktycznie to całkiem ładnie się prezentuje. Po jednej i po drugiej stronie linii kolejowej, jak widzicie, będą oczywiście drogi wraz z drogami rowerowymi i częścią dla pieszych, natomiast aktualnie tutaj jeszcze znajdują się dwa wiadukty kolejowe, które są nad samym stropem. Strop jest już właściwie gotowy i kiedy będzie gotowa cała płyta denna, będzie można na spokojnie coś już tutaj faktycznie ruch kolejowy na dwa docelowe tory w tym miejscu. No ale tak, po kolei. W tym miejscu, jak widzicie, jest całkowicie teren wyrównany, sieć średniego i niskiego napięcia jest tutaj rozwieszona, tak jak była wcześniej na słupach w tym miejscu. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy. Nowego kształtu ulicy w tym miejscu jeszcze nie widzimy. Po prawej stronie z kolei widzimy duże hałdy piasku, które się pojawiły w ostatnim czasie w tym miejscu wraz z wyburzeniem tamtych budynków, a tu już mamy ściany oporowe, które są na całej długości zarysowane. Od tej strony, czyli od strony południowej tunelu, ściany oporowe są już prawie całkowicie gotowe, jak widzicie. Tam jeszcze jedna krańcówka na najbardziej wysuniętej południowej części jeszcze nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o sam wykop, to wykop jeszcze nie wchodzi w żadnym momencie pod część podstropową. Tu mamy już faktycznie zamontowane belki rozpierające, tak? Te same belki, które zostały zniszczone w drugim tunelu. Znaczy w tunelu w pierwszym, który jest już i funkcjonuje. Niemniej w tym miejscu możemy zobaczyć, że faktycznie trwają prace wykopowe i te prace wykopowe, kiedy się zakończą, będą finiszowane poprzez realizację płyty dennej. Płyta denna, czyli najniższy poziom całego tunelu, na którym będziemy w przyszłości oczywiście stawiali całą podbudowę nowej jezdni i po której już będą mieścić same samochody, więc to jest oczywiście końcowy element. Kiedy będzie gotowa płyta denna, będzie można rozpocząć osadzanie samych torów kolejowych już na nową konstrukcję. Sam wykop w tym miejscu, jak widzicie, postępuje i najprawdopodobniej
prawdopodobnie jakoś w połowie przyszłego miesiąca, a może właściwie już na przełomie września i października, pociągi na spokojnie już tutaj będą, znaczy będzie już tutaj realizowana płyta denna na dole. Tu z kolei widzimy zarys mniej więcej nowej jezdni, która będzie zarysowana. Tu mamy te dwa wiadukty tymczasowe, po których aktualnie pociągi przejeżdżają nad nowym stropem. No i tu kolejno klatka schodowa, która w tym miejscu będzie się znajdować obok bazarku, więc będzie można sobie wyjść, czy to wyjść na piechotę, czy to oczywiście też wjechać windą. No i dalej mamy sam wykop w tym miejscu. Tutaj jest kolej, jak widzicie, same ściany w tym miejscu nie ciągną się aż na tak długim odcinku. One się tak kończą trochę wcześniej, bo tam jeszcze jest do dokończenia, jeżeli chodzi o szalety, znaczy jeżeli chodzi o tamte ścianki dzielące. A tu dalej mamy oczywiście sam skwer, który po części, po trochę jest rozkopany. Objazd na okrągło, jeżeli chodzi o dojazd dla samochodów, jest tutaj zrealizowany. No i też piesi w związku z kolejnymi pracami, które się dzieją tutaj właśnie w Skwerze Pamięci, mają też swoje przejścia, chodniki zostały trochę wytyczone w inny sposób i tam aktualnie się też chodzi po prostu trochę na okrągło. Niemniej tutaj prac aż tak dużych, jeżeli chodzi o budowę nowego ronda, jeszcze w tym momencie nie widzimy, jak również jeżeli chodzi o zakres tej nowej ulicy, też dużo w tym momencie się jeszcze tutaj nie dzieje. Tam dalej widzimy stację kolejową Sulejowych Miłosna, jak widzicie, no ale zetknijmy sobie ponownie oczywiście na to, co się dzieje właśnie w tym miejscu. Więc jak widzicie, nowy kształt ulicy w tym miejscu jeszcze się nie pojawia, jeżeli chodzi o ulicę Raymonta przez sam skwer. Ona tutaj będzie po prostu skręcać za tym skrzyżowaniem w lewo przez skwer i będzie oczywiście dojazd też do posesji dalej pozostawiony. Niemniej, tak jak widzicie, teren jest wyrównany, po części już są studzienki nowe zainstalowane. Niemniej, jeżeli chodzi o zarys nowej ulicy, chociażby jeżeli chodzi o krawężniki czy podbudowę nowej jezdni, tu jeszcze nic nie widzimy. Dalej możemy zaobserwować jeszcze stary przebieg jezdni, no i tu jeszcze sam rzut na sam skwer. Jak widzicie, tutaj właśnie trochę ten teren został bardziej wygrodzony i te część dla pieszych również jest aktualnie trochę na okrągło poprowadzona. W tym miejscu ma być rondo. Jak widzicie, co do ronda, na razie jeszcze nic się nie rozpoczęło, jeżeli chodzi o budowę. Biorąc pod uwagę, że cała inwestycja ma się zakończyć, jeżeli chodzi o budowę nowego tunelu, mniej więcej za rok, bo na koniec trzeciego kwartału 2025, no to na spokojnie mogę powiedzieć, że faktycznie to nowe rondo może się rozpocząć dopiero jakoś teraz. W sensie, jak się rozpocznie na przełomie października, listopada budowa tego ronda, to na spokojnie jeszcze się wyrobią, bo mniej więcej rok będą to pewnie realizować. Tu z kolei widzimy ponownie właśnie wykop. Tu wykop trochę jest bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o tunel od tej strony, bo o ile belki wspierające w tym miejscu, jak widzicie, są zainstalowane i to na klatce schodowej, na głównej części tunelu, o tyle, jak widzicie, wykop jest realizowany na dalszym odcinku. Już również podstropowo trwają prace przy wykopie. Zresztą za chwilę to zobaczycie na ujęciach, jak to wygląda prosto właśnie spod samego wykopu, patrząc tutaj z drona na trochę większym zoomie. Tak jak to wygląda z góry, za chwilę się przybliżymy, jeszcze zwiększę trochę ekspozycję, żebyście mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda tam na dole. Więc tu, jak widzicie, jest tam faktycznie ciężki sprzęt, koparki działają i pracują na dole i już widzicie to na kolejnym ujęciu, o, w tym momencie, proszę bardzo, że koparka tutaj faktycznie jest i już działa pod stropem. Tam, gdzie jest już ciemno, tam, gdzie nie ma oświetlenia, już faktycznie ciężki sprzęt wjechał. No, czemu tutaj tak długo to jest realizowane, jeżeli chodzi o całe prace wykopowe? No, chodzi o to, że po prostu nie da się tego zrobić szybciej, bo w tym miejscu jest trochę gorszy teren niż przy pierwszym tunelu, dlatego też sam wykop najprawdopodobniej będzie trochę dłużej realizowany, tu jest trochę inna glina w tym miejscu, ciężej się w niej kopie, oczywiście prace postępują i idą do przodu, niemniej jest po prostu to cięższy materiał do realizacji tejże inwestycji w tym miejscu. A tu z kolei mamy właśnie ten wiadukt tymczasowy kolejowy, który będzie likwidowany już niedługo. Koleje mazowieckie będą jeździć oczywiście w zmniejszonym rozkładzie jazdy już od 18 października do 9 listopada. Wtedy będzie ponownie jedno tor wysolejówko i na całym tym odcinku pociągi na jednym torze będą jeździć pomiędzy stacją kolejową właśnie Sulejowych Miłosna, a stacją kolejową Warszawa Rembertów. Wtedy też pociągi linii SKM będą dojeżdżać tylko i wyłącznie na trasie lotnisko Chopina bezpośrednio do stacji Warszawa Rembertów. A tu z kolei przy Sulejówku, przy przystanku kolejowym w tym miejscu, widzimy nowy dworzec, który powstaje krok po kroku. No i w tym miejscu, jak widzicie, mamy już zarysowany nowy parking, który powstaje pod samym nowym dworcem, w którym zupełnie będzie nowa funkcja, nie będzie części kolejowej, będzie część kulturalna. No i wracając do samego jednotoru, pociągi SKM, tak jak powiedziałem, będą jeździć tylko do Rembertowa, oczywiście będzie wprowadzona najprawdopodobniej ponownie linia autobusowa ZS2. Czy będą jakieś dodatkowe atrakcje, jeżeli chodzi o koleje mazowieckie, dodatkowe pociągi Intercity zatrzymujące się w Sulejówku Miłośnie? Tego nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie. Natomiast jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie go w górę, jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie tu i ten dziwny znaczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, ja wznoszę. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Ponownie kolejny raz Sulejówku pojawi się w tym, na tej inwestycji za 2 miesiące, bo ją tak cały czas oczywiście nagrywam krok po kroku. A podsumowanie z Sulejówka, gdzie tunel jest już i funkcjonuje, pojawi się dopiero, kiedy tam będzie zamontowana ponownie
Te dwie belki tutaj zostały zniszczone przez ten pojazd ponadgabarytowy i to się wydarzy dopiero za jeszcze dłużej nieokreślony czas. Czytaj po zakończeniu prac na tym tunelu, a tutaj prace budowlane mają się zakończyć w trzecim kwartale 2025 roku. Więc jeszcze sobie chwilę poczekamy, ale spokojnie, trzeba trochę poczekać, a później będzie dużo lepiej. Zresztą tunel Wesołej też będzie powstawać, chociaż tam termin jest cały czas opóźniony. Tu wiaduk w Rembertowie już powstaje na Chełmczyńskiej, którym w końcu pojawi się najprawdopodobniej w najbliższych dniach pełen film. No i oczywiście również trwają prace przy tym, żeby powstał tunel w Rembertowie, przy stacji kolejowej Rembertów, z tym, że tamten tunel będzie trochę bardziej dozbudowany, bo będzie mieć przystanek autobusowy na dole i wyjścia bezpośrednio na nowe perony z samej konstrukcji tunelu. Tamten tunel w przebiegu ulicy Marsa będzie powstawać później, bo na razie jeszcze trwają prace projektowe. Więc on powstanie najprawdopodobniej jakoś na przełomie dekad, a może trochę wcześniej. Niemniej w 2030 najprawdopodobniej cała ta linia kolejowa będzie mieć już tylko i wyłącznie bezkolizyjne przejazdy prosto do Solejówka. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!